Witamy w świecie mąki, młyny Szczepanki. W miejscu, gdzie rodzinna tradycja przeplata się z nowoczesnością, a produkcja mąki to nasza pasja, realizowana z najwyższą starannością. Nasz młyn jako prekursor tego rozwiązania w Polsce zasilany jest energią wiatrową, dzięki czemu pozyskujemy ekologiczną energię elektryczną, dbając w ten sposób również o środowisko. Od ponad 25 lat dostarczamy do zakładów przemysłowych, sieci handlowych, hurtowni i piekarni najwyższej jakości mąkę. Nasi klienci w kraju oraz za granicą, głównie na Litwie, przetwarzają ją w różnego rodzaju produkty, które następnie trafiają do odbiorców na terenie Polski i poza jej granicami. Zapraszamy na podróż po naszym świecie. Surowiec, który jest dostarczany do naszych młynów, musi spełniać szereg wymogów, tak by pozwalał na wyprodukowanie mąki najwyższej jakości. Wykwalifikowani pracownicy działu kontroli jakości dokonują oceny jakościowej ziarna. Wykonanie badań podstawowych i reologicznych pozwala na klasyfikację zboża. Dzięki temu możemy dokonać podziału z przeznaczeniem na produkcję mąk piekarniczych, cukierniczych, makaronowych i specjalistycznych. W parku magazynowym gromadzimy wyselekcjonowane ziarno. Umożliwia nam to skomponowanie mieszanki przemiałowej i tak przygotowany surowiec trafia już do młyna. Współczesny młyn jest zautomatyzowany i wypełniony specjalistyczną maszynerią, a praca młynarza wygląda zupełnie inaczej niż w przeszłości. Nowoczesne maszyny umożliwiają nam mielenie codziennie potężnych ilości ziarna. Nad całym procesem czuwa i bacznie kontroluje go z poziomu sterowni młynarz. To na nim spoczywa komponowanie mącznych mieszanek. Jesteśmy w sercu naszego młyna. To właśnie tutaj odbywa się najważniejszy etap całego procesu – przemiał zboża. Oczyszczone i nawilżone ziarno trafia do mlewników. Po oderwaniu okrywy w postaci otręby od bielma i odpowiednim rozdrobnieniu powstają kaszki, z których komponowana jest mąka. Cały proces produkcyjny jest zamknięty, a bezpieczeństwo produktu potwierdzają certyfikowane systemy bezpieczeństwa żywności. Otręby i śruty paszowe powstające przy przemiale zbóż stanowią bardzo ważne źródło pokarmu w hodowli zwierząt, szczególnie dla krów mlecznych i loch. Korzystnie wpływają na mleczność zwierząt, mają również bardzo dobre właściwości dietetyczne. Wyprodukowana mąka magazynowana jest w silosach mącznych. W sterowni mieszalni decyduje się o jej dalszym przeznaczeniu. Zwolnienie produktu gotowego może następować luzem, czyli poprzez zasyp mąkowozu bądź przekazanie na linie pakujące, gdzie mąka jest workowana lub paczkowana. Pakowaniem mąki w worki zajmują się nowoczesne maszyny, które po zaprogramowaniu i podaniu pustych worków resztę procesu wykonują automatycznie pod nadzorem pracownika. Gotowe worki transportowane są do paletyzatora, na którym zabezpieczony jest towar. Tak przygotowane palety gotowe są do wysyłki. Mąka w opakowaniach jednokilogramowych również pakowana jest na dedykowanej linii. To tutaj słynne z młynów Szczepanki mąki, takie jak choćby tortowa, wrocławska czy luksusowa, dostają swoje ubrania i są gotowe, by wyruszyć w świat, szerzyć zadowolenie wśród klientów dzięki swojej doskonałej jakości. Bardzo ważnym elementem całego procesu jest system kontroli jakości. Mąka przed opuszczeniem terenu naszego zakładu jest wielokrotnie sprawdzana, tak by mieć pewność, że spełnia wszystkie wymagania naszych klientów. Oceny jakościowej gotowego produktu dokonujemy w zakładowym laboratorium i piekarni. Sprawdzamy tutaj parametry mąki pod kątem przydatności do wypieków na takich urządzeniach jak amylograf, alweograf i farinograf. A cały proces kontroli jakości kończy się wypiekiem kontrolnym. Młyny Szczepanki cieszą się zaufaniem wśród klientów, a nasza mąka doceniana jest przez najbardziej wymagających konsumentów indywidualnych,
piekarzy, cukierników i zakłady przemysłowe, dlatego że charakteryzuje się wymaganymi parametrami i wysoką jakością. Każdego dnia zabiegają o to najlepsi specjaliści z bogatym doświadczeniem.